Hej, cześć, witajcie, Season Max. Dzisiaj będziemy mieli unboxing Ryzen 3 Titan Lords edycji kolekcjonerskiej. Potem pod koniec odcinka będą informacje. Jeszcze powiem wam, że wyjąłem plakaty z pudełka i położyłem je na górę, potem wam je pokażę. Więc tak wygląda oto nasze opakowanie z przodu, z boku i na górze. Jest to gruba taka jakby tektura. Ładnie zrobiona. No i jako pierwsza rzecz wita nas nowy artbook Ryzen Almanach, który liczy 105 stron. Jest tu wszystko opisane w języku angielskim, jak i w języku polskim. Tak samo są postacie, wszystkie ważne postacie, są zdjęcia na przykład z Ryzen 1 i z Ryzen 2. Nasza nowa mapka, którą wam jeszcze potem pokażę na plakacie. No i ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda ten artbook i z tyłu jeszcze jest taki potwór. Kolejna rzecz to instrukcja. Instrukcja, jak to instrukcja, w każdej grze jest. O, kod kurde do gry, przepraszam. No i tutaj, jak to instrukcja, wszystko opisuje. I jest 10 pocztówek. Ta pierwsza, druga. Ktoś mi powiedział, że ona jest taka na tatuaż by się nadawała, bo jest tak fajnie wygląda. Trzecia. Czwarta. Przepraszam, to światło widać w tych pocztówkach z telefonu. Piąta. O, tak właśnie wyglądała figurka w edycji Władcy Cienia. Szósta. Siódma. Ósma, dziewiąta i dziesiąta, no akurat 10. A teraz pokażę wam tu plakaty. Pierwsza rzecz to takie jakby chusteczka zrobione. Kiedyś była taka mapka bardzo ładna, na takim płótnie zrobiona, takim bardziej śliskim. Ryzen 3, są tu nowe miejsca, ale są też tak... Takie, które były w Ryzen 2 Dark Waters, bardzo znane. Takie jak ta Caligula, Kalador. Czy Kaladoru nie było? Nie wiem, nie pamiętam, już dawno grałem. I muszę wstać. Pierwszy plakat tako wygląda, bardzo duży. Jak to nasz nowy bezimienny walczy tutaj z jakimiś potworami. Nie wiem akurat co są za potwory. I z drugiej strony jest nasza mapka w powiększonej wersji. Ta sama jak na tym małym płótnie. Jest tu port Antigua, czyli Antigua też była. Pamiętam w dwójce ta Caligula. Okej, tak to wygląda, bardzo fajnie. I jest nasz trzeci plakat, drugi przepraszam plakat. Tak o wygląda, nasz bezimienny. I z drugiej strony wygląda tak. Jest tu ten mężczyzna, który był na jednej z pocztówek. Okej. A tutaj jest nasz steelbook. Ja mam edycję kolekcjonerską Ryzen 2 i tam nie było na przykład steelbooka. Tu jest bardzo fajny steelbook, taki bardziej w kolorach szarych. Niektóre rzeczy są tylko w innych, tam na przykład tutaj czerwony. Bardzo fajny, Ryzen 3 Titan Lords. Tutaj nasze logo. I z tyłu jest ten potwór, który też był na plakacie. A w środku mamy soundtrack. I dwie płytki z grą. Bardzo fajne. O, okej. Więc to było na tyle. Teraz powiem wam kilka informacji o tym, czemu nie ma teraz filmików, ponieważ jestem w Polsce i tu nie ma oczywiście mojego komputera, nie mam jak nagrywać. Teraz tylko z telefonu nagrywam wam od razu unboxing tego Ryzena. Zamówiłem go w dzień premiery, kosztował 300 zł i dopiero po tygodniu przyszedł, ale bardzo fajny. I możecie się spodziewać, że około 7-8 września będzie pierwszy odcinek z nowej serii Gothic. Jedynki. I to było na tyle w tym unboxingu. Myślę, że filmik wam się spodobał. Zapraszam was do innych serii. Mówił dla was Max i cześć.